Jak to się zatem stało, że udało się jednej opcji politycznej, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, wprowadzić do języka debaty publicznej to rozróżnienie na prawdziwych katolików spod znaku PiS i całą resztę farbowanych pseudo-Polaków, pseudo-katolików? Jak to się stało, że w kampanii wyborczej prezydenckiej wierzącego człowieka, ojca wielodzietnej rodziny, pięcioro dzieci, piątki dzieci, potomka żołnierzy wyklętych, nazwano pseudokatolikiem i antychrześcijaninem? Nigdy bym nie pomyślał, do ubiegłego roku, tu masz rację, nigdy bym nie pomyślał, że można uczynić zarzut, że można zakwestionować pewną postawę religijną kogoś takiego jak Bronisław Komorowski. Człowiek, który był wykładowcą w seminarium, który swoim życiem udowodnił, czym jest i rodzina chrześcijańska, i formacja chrześcijańska, którego można było spotykać w niedzielę w różnych miejscach w Warszawie, jak przychodził na normalną mszę, co zresztą jednemu z portali potem pozwoliło sugerować jego czytelnikom, portali arcykatolickich oczywiście, sugerować czytelnikom, że zdechrystianizował kaplicę w Pałacu Prezydenckim, co było oczywiście bzdurą. Po prostu Komorowski uważał, że jako praktykujący katolik nie musi mieć specjalnego serwisu religijnego. Jak miał ochotę i czas, szedł do dominikanów, do jezuitów, wiem, do kościoła wizytek, wiem to, bo ci księża sami mówili, jak bardzo byli czasem zaskoczeni. I nagle tego człowieka właściwie stworzono obraz jego jako lewaka, jako faceta, który jest przeciwko tradycji chrześcijańskiej, jako człowieka, który jest przeciwko rodzinie, który ma na sumieniu owe tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy istot ludzkich zamrożonych w ciekłym azocie, bo podpisał ustawę o in vitro. Problemem polskiego kościoła dzisiaj jest także taka licytacja na arcykatolickość. Wiemy, że są takie głosy wśród niektórych bardzo nawet ważnych publicystów katolickich, którzy podbijają ten bębenek. I kiedyś rozmawiałem z jednym z biskupów i powiedziałem mu wprost, no księże biskupie, no prawda jest taka, że choćbyście nie wiem jak się starali, to wy z Tomaszem Terlikowskim zawsze przegracie. Zawsze będziecie mniej wyraziści. Zawsze będziecie o pół kroku do tyłu. On powiedział, wiesz, coś w tym jest. Ale nikt nie chce zrezygnować z tego szalonego wyścigu. Dlaczego? Bo boi się, że ktoś mu wytknie, że jest za mało katolicki. No i to jest absurd. I to jest absurd, który świetnie wykorzystał PiS, trochę też kanalizując ten dyskurs światopoglądowy, gdzie stał się samozwańczym obrońcą Kościoła katolickiego w polskiej polityce. No, ja do obrony Kościoła nie potrzebuję polityków. Jak się czujesz jako uosobienie lewactwa, pseudoksiądz? Tak, czytam o tym czasem. Kapelan Platformy Obywatelskiej. Tak, tak, tak. No, jak się czujesz? Znaczy, wiesz, jeśli ktoś mi zarzuca, że jestem w cudzysłowie oczywiście kapelanem Platformy Obywatelskiej, no to zawsze mogę odpowiedzieć, przecież ci ludzie też mają duszę. A skoro mają duszę, to być może i potrzebują kogoś, kto czasem o tej duszy im coś powie. Ale no, tak, ale wiesz, jak wejdę na prawicowe tak zwane portale, no to można tam o tobie przeczytać, no to najdelikatniejsze określenia są takie, zdejmij tę koloratkę, bo ci nie przystoi. Tak. Dlatego ją dzisiaj specjalnie ubrałem. Dziękuję żeby podkreślić ten rodzaj mojej także i zewnętrznej identyfikacji. Ale całkiem na serio. Nie można nikogo, a tym bardziej nie można środowisk, które także tworzą na przykład Platformę Obywatelską, uważać za środowiska, które są antykatolickie, bądź też stoją poza Kościołem. Nie byłoby dobrze, gdyby stało się tak, że w Polsce wolno dobrze mówić o polityce tylko temu księdzu, kto odprawia msze, na których w pierwszym rzędzie są politycy PiS, a następnie jeszcze idzie w pochodach tej partii. To by sprawiło, że wrażenie, że w miejsce w Kościele jest tylko i wyłącznie dla wyznawców jednego projektu politycznego. W moim przekonaniu, mam o tym nie tylko przekonanie takie wewnętrzne, ale i pewność. Wiem, że do Kościoła przychodzą ludzie, którzy głosują na bardzo różne partie. Nie zdziwiłbym się, gdyby także czasem się ktoś trafił, kto w swojej przeszłości oddał głos na przykład na Palikota.
I dlatego też sprzed ołtarza nikogo nie wolno, nie wolno dokonywać segregacji, nikomu nie wolno wyznaczać granicy, czy możesz, czy nie możesz wejść do tego kościoła. W kościele musi być przestrzeń dla wszystkich. Dlatego też ja mogę zawsze dyskutować o politycznych sympatiach, antypatiach wśród duchownych, ponieważ nigdy nikt nie może mi zarzucić, nie może znaleźć nawet jednego zdania podczas wypowiedzianego zza ołtarza, podczas kazania czy podczas liturgii, gdzie bym się dał w jakikolwiek sposób poznać jako człowiek stojący po tej czy po innej stronie. Znaczy, to jest sfera zamknięta dla polityki.